Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Prawo Kryptowalut. Jak zawsze dzisiaj ze mną jest Aleksandra Kopeć. Witam wszystkich. I dzisiaj poruszymy właściwie dwa główne tematy, a mianowicie banowanie, zakazywanie kryptowalut przez różnego rodzaju rządy i regulatorów, a dodatkowo temat także CBDC, a więc zaczynamy. Cześć Olu, witam Cię. Co tam w ogóle u Ciebie? Dawno żeśmy nie nagrywali odcinka. Cześć, rzeczywiście. No tutaj była chyba taka spora dwumiesięczna przerwa i w tym czasie u mnie w zasadzie bardzo dużo się zmieniło. Chyba taką największą zmianą jest zmiana na gruncie zawodowym, bo zakończyłam współpracę z kancelarią, w której dotychczas pracowałam. Postanowiłam rozwijać własną praktykę prawniczą, więc skupiam się teraz na rozwijaniu własnej marki FinLegal Tech. Myślę po tym miesiącu, że to była bardzo trafna decyzja. Oczywiście, co na swoim, to na swoim. Ale zanim zaczniemy z naszymi głównymi tematami, to tutaj ostatnio pojawiła się taka drama. Jeden z użytkowników został okradziony. Z konta na BitBay zniknęło mu 300 tysięcy złotych prawie w kryptowalutach. No i oczywiście pierwsze podstawowe, to chcę, żebyś ty jako prawnik przekazała, dlaczego powinien zgłosić się na policję, tak? Bo on stwierdził, nie, ja tam nie chcę, nie tego. Dlaczego powinna taka osoba, czy policja z tym zrobi coś, czy nie, to jest oddzielna kwestia, ale dlaczego z punktu widzenia prawnego powinna się ta osoba zgłosić na policję? Oczywiście, no przede wszystkim myślę, że warto tutaj wspomnieć o takim walorze prewencyjnym, jakie ma zgłoszenie jakiegokolwiek przestępstwa na policję. No, największym problemem cyberprzestępczości jest to, że oszuści w internecie czują się zupełnie bezkarni. W momencie, kiedy my zlekceważymy taki problem, bo uznamy, że policja nam nie pomoże, nie ma środków w ogóle do tego, żeby nasze pieniądze odzyskać, no to niestety to gdzieś w historii będzie się powtarzać, więc absolutnie moim zdaniem takich momentów no, nie możemy po prostu puścić płazem i warto zgłaszać takie rzeczy. I to też nie jest tak, że policja nie ma aktualnie żadnych środków do tego, aby takich przestępców wyłapać, no bo pamiętajmy, że no, oczywiście nie każdy policjant musi być ekspertem z zakresu cyberbezpieczeństwa, natomiast ten poziom świadomości również wśród organów ścigania jest coraz wyższy i wbrew pozorom no, mnie znane jest bardzo dużo takich sytuacji, w których policji udało się dotrzeć do przestępców i rozbić jakieś tam siatki, które były odpowiedzialne właśnie czy to za ataki hakerskie. Także nic jakby nie tracimy na tym, że zgłosimy taką rzecz na policję. Oprócz możliwości uzyskania naszych środków, no, działamy też, że tak powiem, na korzyść całej społeczności, tak? No, bo walczymy o to, żeby takie patologiczne działania na rynku tępić. A poza tym druga sprawa, przecież te wszystkie giełdy większe mają podpięte narzędzie od Chainalysis, czy od tych innych różnych, CipherTrace i tego typu rzeczy. Jeżeli ta osoba się zgłosi, złoży zeznania, czyli faktycznie została ograniona, pomijając, czy odzyska te środki, czy nie, to przecież taki adres, na który poszła ta wypłata, to trafia na blacklistę. I na żadnej dużej giełdzie on już nie będzie w stanie skeszować, nie będzie tego w stanie zrobić z bitomatów. Ja nie mówię, że gdzieś tam komuś powiedzmy sprzeda, tak? Ale to automatycznie powoduje, i ta zaleta blockchaina, że on jest całkowicie transparentny, powoduje, że te środki będą śledzone, tak? Że już one nie będą mogły przepłynąć gdzieś tam sobie bezkarnie pomiędzy portfelem tym zwykłym, a portfelem giełdowym. Dokładnie tak. No tutaj też zwróćmy uwagę, że wszystkie te podmioty, które analizują powiedzmy działalność przestępczą w internecie, żeby działać potrzebują danych, tak? Więc zgłaszając tego typu transakcje przekazujemy im dane do analizy, które one mogą wykorzystać właśnie w przeciwdziałaniu takim nadużyciom na rynku. Więc zdecydowanie uważam, że takich spraw nie można zostawiać. Zgłaszajmy. Ja sama jestem taką osobą, która nie odpuszcza, tak? Czyli nawet jeżeli wiem, że coś jest bez sensu albo powiedzmy czas potrzebny na zgłoszenie jakiejś nieprawidłowości jest jakby nieproporcjonalny do korzyści, które mogę uzyskać i tak staram się takie rzeczy robić właśnie po to, aby przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości. Oczywiście, że tak. A dodatkowo no tutaj trudno oczekiwać, żeby giełda w imieniu klienta, jak klient nie chce, to giełda ma no, uszczęśliwiać, klient powinien. I wtedy wiem, że nawet BitBay przekazywał, że oni szkolili policję z cyberprzestępczości, pomagali różnego rodzaju, więc też mają jakieś swoje dojścia, żeby ta sprawa
nie została zamieciona pod dywan, tak? No ale tą podstawą jest to właśnie zgłoszenie, no bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli nie ma poszkodowanego, to tak jakby nie ma winy, tak? No... No tak, znaczy tutaj ja nie znam tak dokładnie tej sprawy, ale z tego, co udało mi się ustalić, to jakby no, modus operandi tego przestępcy był taki, że po prostu te środki zginęły z konta tego użytkownika, tak? Czyli teoretycznie z punktu widzenia giełdy taka transakcja była no, w pełni legalna, tak? Tutaj nie doszło do żadnego ataku hakerskiego i tak dalej, więc no, wydaje mi się, że tutaj giełda no, nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania, czy to ten użytkownik wypłacił te środki, czy była to jakaś osoba, która się pod niego podszywała, więc jakby też rozumiem podejście giełdy, która no, nie ma wystarczających podstaw do tego, aby uznać takie działanie za działanie przestępcze. Ale oczywiście, że tak. No, ale to teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Człowiek nie zgłasza się na policję, giełda idzie, stwierdza tutaj, rozpoczyna całą procedurę, a później po dwóch tygodniach chodzi i mówi, wiecie co, to kolega mi żart zrobił, wypłacił mi na moje portfele, które nie sprawdziłem, bo miał dostęp do komputera. I, no, no i co wtedy? No, uruchomiona cała maszyna, no, także ja zawsze zalecam wstrzemięźliwość w takich rzeczach, trzeba spokojnie odczekać, to wszystko myślę, że się wyjaśni. Ale teraz przechodzimy do dwóch głównych tematów, a mianowicie banowanie i zakazywanie kryptowalut, bo tutaj tak z głowy wyciągając, to po pierwsze afrykańskie kraje, o ile dobrze pamiętam Nigeria, gdzie jedni mówią, że zbanują, a wypowiada się jakiś tam wiceminister finansów, że nie, 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 absolutnie to nie będzie żadnego bana, będą regulacje. Później mamy chyba Turcję. W Stanach Zjednoczonych to tak naprawdę nie wiadomo. Z jednej strony mówią, że tutaj może zakaże administracja Bidena, a później pani Janet Yellen mówi, że nie, nie, my nie mamy, absolutnie nie pracujemy nad niczym i tak de facto no, w Polsce... Tak, to... Najgorsze jest to, że status prawny kryptowalut w większości krajów na świecie jest po prostu niejasny, tak? I tak jak mówisz, bardzo często organy nadzoru przedstawiają zupełnie sprzeczne stanowiska. No, jaskrawym przykładem są też Indie, w których tak naprawdę aktualnie kryptowaluty są legalne, obrót i posiadanie, natomiast coraz częściej pojawiają się takie głosy o tym, że kryptowaluty mają być zakazane i tu chodzi nie tylko o jakby obracanie nimi, inwestowanie nimi na giełdzie, ale w ogóle posiadanie takich kryptowalut ma być zakazane i tutaj rząd indyjski nawet zapowiedział jakieś konfiskaty kryptowalut posiadanych przez obywateli. No a z drugiej strony też jeszcze parę miesięcy temu mogliśmy usłyszeć o rozwijaniu jakichś projektów blockchainowych, projektów opartych na kryptowalutach właśnie w Indiach, więc te wiadomości, które do nas napływają, są no, sprzeczne. Tak naprawdę też te informacje w Turcji, które się niedawno pojawiły, bo tam 30 kwietnia zostały uchwalone nowe przepisy, które zakazują używania kryptowalut. Też się gdzieś tam jakimś takim szerokim echem odbiły w internecie i część ludzi nawet wskazywała, że w ogóle posiadanie kryptowalut, inwestowanie w kryptowaluty zostało przez Turcję zakazane. To też nie do końca jest prawda, bo Turcja nie podjęła aż tak radykalnych kroków. Tak naprawdę zakazała wyłącznie używania kryptowalut do płatności za produkty lub usługi. No, wskazując oczywiście, że nie ma nadzoru nad tego typu aktywami, więc tutaj może dojść do rażącego pogwałcenia praw konsumentów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast samo posiadanie kryptowalut czy inwestowanie w kryptowaluty no, nie jest na gruncie tych przepisów zakazane. Myślę, że to też nie byłoby tak łatwo wprowadzić, zwłaszcza, że no, Turcja jest krajem, w którym popularność kryptowalut jest bardzo wysoka, no i na to na pewno ma wpływ też no drastycznie obniżający się kurs liry, tak? Więc tutaj część inwestorów uznała te kryptowaluty za taką w cudzysłowie bezpieczną przystań, chociaż naprawdę patrząc na wahania kursowe na liry, a kryptowalut, to zastanawiam się, gdzie tu ta bezpieczna przystań, natomiast no, być może jest to też sposób na odcięcie się od tego reżimu autorytarnego, który jest w Turcji wprowadzany, tak? Więc to też być może ma jakiś taki walor polityczny, bym powiedziała. Znaczy, wiesz co, no,
zawsze można uciec do stablecoinów, tak? Więc to pod tym względem jakieś USDC, USDT czy cokolwiek innego, ewentualnie bezpieczna przystań przed konfiskatą, bo tak de facto przelewasz to na jakiś adres, możesz mieć nawet dosłownie w głowie te 12 słów i nikt nawet nie wie, że ty masz kryptowaluty, nikt nie wie, że je przewozisz, można je dosłownie przewieźć przez granicę bez żadnego problemu, ale ja myślę, że tutaj pretekstem było hak tej giełdy, gdzie ten CEO tej giełdy zawinął się, tam chyba 2 miliardy dolarów zginęło, więc bardzo dużo pieniędzy. Kilkadziesiąt osób zostało aresztowanych, zanim w ogóle list gończy chyba został wysłany, ale to taki pretekst, tak jak powiedziałaś. To jest ta waluta lira turecka, która leci na łeb na szyję, no i tutaj boją się, że ludzie przestaną używać tej liry tureckiej. Tak też mi się wydaje, więc jakby to posunięcie jest, nie jest dla mnie zaskoczeniem. O może tak, też biorąc pod uwagę jakby politykę Turcji i chęć właśnie no, kontrolowania obywateli, no, raczej zmierza właśnie w tym kierunku, żeby te alternatywne metody płatności wyeliminować. Ja bym powiedział, jeszcze wracając do tematu Indii, ja bym powiedział, że to jest niekończąca się opowieść i raczej ja specjalnie nie wierzę w to, że tam dojdzie do bana kryptowalut, bo jeżeli takie firmy jak Binance, jak Coinbase wchodzą i zaczynają tam działać na tym rynku, no to nie sądzę, żeby inwestowały były tam pieniądze, jeżeli oni by podejrzewali, czy można by powiedzieć, że jest jakieś znaczące prawdopodobieństwo tego, że faktycznie dojdzie do zakazu takich usług. Troszeczkę to jest chyba takie używane jako taki straszak, mam wrażenie. Takie dziwne, to bo mieliśmy faktycznie, był zakaz przez ten bank centralny, później Sąd Najwyższy to uchylił, później rząd miał opracować, później były jakieś komunikaty, że chyba zakażemy, a później jakaś tam pani, chyba wiceminister finansów też powiedziała, że nie, my pracujemy nad regulacjami i to takie trzymanie w niepewności, ale wiesz, to szybko przeskakując do Stanów Zjednoczonych, to jest właśnie ten brak regulacji, gdzie agencja SEC mówi o tym, że XRP, czyli waluta od Ripple'a, to jest papier wartościowy, a na przykład FinCEN mówi, że nie, że to jest tak jak Bitcoin i Ethereum, to jest pieniądz. No właśnie, dla mnie nie ma nic gorszego w prowadzeniu działalności gospodarczej niż niepewność prawa, tak? No bo to tak naprawdę skazuje przedsiębiorców na ciągłe życie w stresie, tak? Czy rano się nie obudzą, jednak ich działalność nie zostanie uznana za nielegalną, a oni w najlepszym wypadku dostaną jakąś karę, w najgorszym wypadku skończy się, że następne lata spędzą w więzieniu, więc absolutnie nikomu nie życzę życia w takim stopniu niepewności i sama uważam, że no, kraje, w których to prawo jest pisane w sposób taki niebudzący wątpliwości i jasny, to są najlepsze jurysdykcje do tego, żeby tam działalność prowadzić. Prawa nie studiowałem, ale wiem, że ostatnie dobre prawo, to tak gdzieś słyszałem, to było prawo rzymskie, gdzie ono było pisane tak, że każdy człowiek miał je rozumieć tak samo, tak przynajmniej. No teraz się mówi, że gdyby prawo było pisane tak prosto, to prawnicy nie byliby nikomu potrzebni, więc myślę, że jest zbyt duże lobby, które na to nie pozwoli. Natomiast no, prawdą jest, że często my prawnicy mamy ogromne problemy ze zrozumieniem danego przepisu, czy ze zrozumieniem tego, co ustawodawca miał na myśli. Także ja zawsze się śmiejemy, że tam, gdzie jest jeden przepis i dwóch prawników, to są trzy różne opinie na ten temat. Zgadza się, zresztą tak jak jest w tej przysłowie, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, to jest no normalne. Tak. Brakuje mi w Polsce, nie wiem z czym jest to związane, czegoś takiego, to mi się akurat podoba osobiście, nie wiem czy się zgodzisz, w prawie amerykańskim, że jest prawo precedensu, że jeżeli jeden sędzia wydał taką interpretację w danej sprawie, to później wszyscy kolejni na tym bazują. W Polsce tak de facto nawet w urzędzie skarbowym. Taka sama dosłownie sprawa, tylko tu jest Jan Kowalski, a tutaj Zbigniew Nowak i dwie różne interpretacje urzędu skarbowego. Co prawda, w pewnych okolicznościach możemy widzieć się taką jakby jednolitą linię orzeczniczą w sądach, bo często jest tak, że sądy boją się podejmować rozstrzygnięć, które są no, w cudzysłowie niepopularne, tak? Które jakby trochę by zachwiały dotychczasową linią orzeczniczą. Na przykład boją się, że taki wyrok zostanie uchylony w drugiej instancji. Chociaż masz rację, że zdarzają się takie przypadki, w których sądy prezentują zupełnie odmienne stanowiska. To zresztą było szczególnie widoczne w mojej ocenie na gruncie orzeczeń reprywatyzacyjnych. Tam to naprawdę ten partykularyzm prawny, z którym mieliśmy do czynienia, to sięgał jakichś zupełnie absurdalnych rozmiarów. No i to faktycznie prowadzi do jakiegoś takiego nierównego traktowania obywateli, bo
na jaki sąd trafimy, no to taki wyrok możemy uzyskać, tak? Zgadza się i dodatkowo jeszcze oczywiście to, co osobiście dotknęło moją rodzinę, to są sprzeczne ze sobą przepisy, że na przykład w przypadku mojego akurat ojca to było przepisy można powiedzieć, Wydział Komunikacji, czy jakieś tam przepisy o rejestracji samochodów, jakieś tam prawo administracyjne i dodatkowo jeszcze przepisy celne, gdzie jeden przepis mówił, że to jest taki samochód, a drugi przepis mówił, że to jest taki samochód. No i co taki człowiek ma wtedy zrobić? No ale to... Tak, to jest istotny problem. No często jest właśnie, te przepisy są, nawet jeżeli nawet nie są jakby wprost ze sobą sprzeczne, to interpretacja tych przepisów prowadzi nas do wniosków, których nie jesteśmy w stanie jakoś racjonalnie zrozumieć i wtedy też się pojawia problem, więc zupełnie wiem, o czym mówisz. Zgadza się, więc tutaj... No problem, chociaż wiesz co, wydaje mi się, że chyba jednak idziemy w kierunku regulacji, bo oczywiście są kraje, gdzie kryptowaluty są całkowicie zakazane, tutaj o ile pamiętam, to jest to chyba Bangladesz, tam jest całkowity zakaz posiadania, za posiadanie można pójść do więzienia, prawie jak na jakieś tam narkotyki czy coś takiego, co ciekawe, istnieją tam giełdy kryptowalut, ludzie handlują kryptowalutami, więc to tylko świadczy o tym, że jest to martwy przepis, ale tak, no... W Stanach nie wiadomo jak w Stanach, no ale w Europie za chwilę, no powoli wchodzi tam cała Mika tak zwana, tak, o której zresztą żeśmy rozmawiali. I zastanawiam się, to jeszcze chciałem się zapytać w Polsce, bo mieliśmy odcinek o tych regulacjach w Polsce, ten słynny odcinek, czy youtuberzy będą musieli robić licencje kryptowalutowe. No myślę, że ten odcinek też wywołał duże wzburzenie jakby wśród moich klientów, bo dostawałam od razu telefony właśnie, co oni teraz będą musieli robić, bo pewnie ten nagłówek ich przestraszył, jeżeli ktoś nie miał szansy na przejrzenie całego odcinka, to się lekko zestresował. Zgadza się, ale właśnie chciałem się zapytać, czy jakieś postępy mamy, czy w którymś kierunku, szczególnie chodzi mi o te polskie regulacje, bo tam Mika to wiadomo, to gdzieś tam powoli się toczy, a jak ta nasza właśnie regulacja, czy coś tu się dzieje, czy na razie nie ma nic nowego? Wtedy rozmawialiśmy na temat projektu ustawy EML, która wprowadza nowe obowiązki na podmioty świadczące usługi związane z obrotem walutami wirtualnymi, jakby do tego czasu ta ustawa została uchwalona niedawno, bo myślę, że dopiero w zeszłym tygodniu ona się ukazała w Dzienniku Ustaw, tam jest jeszcze powiedzmy ten okres taki przejściowy, gdzie przez 6 miesięcy nie trzeba podejmować jakby dodatkowych kroków w tym zakresie. Natomiast to nadal jest wyłącznie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To jest tak naprawdę jedyny akt prawny, który w sposób bezpośredni odnosi się do walut wirtualnych. Ta działalność nie została nigdzie indziej w jakiś tam sposób doprecyzowana, więc nadal nie mamy na innym tle jakichś tam wskazówek prowadzenia działalności. No to jest problem. Co ciekawe, jeśli chodzi o ML, to tak nawet czytałem, że tak, pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy jeszcze chyba wtedy w Kompariku, że myśmy troszeczkę później wprowadzili 4 ML, więc wprowadziliśmy już pewne rzeczy, że z 5 niespecjalnie, a teraz już nawet 6 chyba wchodzi AML, z tego co się orientuję. Już są tak, jakieś... Tak. Co prawda ta 6 nie ma aż tak rewolucyjnego charakteru, więc tutaj jakieś szczególne zmiany nas nie będą czekać. No natomiast rzeczywiście tutaj unijny prawodawca działa zdecydowanie szybciej, mimo że powiedzmy ta ścieżka, którą te akty prawne muszą przejść, jest zdecydowanie szersza i trudniejsza, to jednak my mamy problem w nadążaniu za unijnym prawodawcą. Co ciekawe, tak w temacie pokrewnym powiedzmy kryptowalutą, ale nadal tym inwestycją alternatywnym, to w zeszłym roku w październiku uchwalono rozporządzenie crowdfundingowe, rozporządzenie ECSP. Jakby termin na przyjęcie polskich przepisów, które mają zapewnić stosowanie tego rozporządzenia, no powiedzmy był do 10 listopada 2021 roku. Ja jestem naprawdę zaskoczona, bo już pojawił się projekt takiej ustawy i mamy maj, więc jest szansa, że dotrzymamy tego terminu. Myślę, że to byłby jakiś ewenement na skalę polskiej legislacji, że zdążylibyśmy zrobić coś w terminie, który nam wyznaczył unijny prawodawca. No tak, to prawda. Opieszałość prawna w Polsce, u nas są inne problemy i tak dalej, ale to zostawiając. Drugi temat, CBDC, czyli cyfrowe waluty w banków centralnych. Tutaj chyba powiedziałbym, no oczywiście są wyspy Bahama, gdzie wprowadzili tego piaskowego dolara, no ale to może nie jest to jakaś czołowa jurysdykcja, no na pewno nie jest to Szwajcaria, Japonia czy Stany Zjednoczone, ale tutaj chyba Chińczycy, mam wrażenie, wiodą prym takie. I co ciekawe, to mnie zaskoczyło bardzo mocno, że do pewnej kwoty będą to
tak jakby transakcje anonimowe, będzie zachowana prywatność klientów, to mnie, to powiem szczerze, troszeczkę zszokowało. Mnie też, chociaż niedawno były też prowadzone badania dotyczące oczekiwań obywateli Unii Europejskiej co do cyfrowego euro i tam większość badanych odpowiedziała właśnie, bo chyba tam, no wydaje mi się, że ponad połowa odpowiedziała, że zależy im na zapewnieniu anonimowości transakcji i tutaj Europejski Bank Centralny wypowiedział się, że jakby, że też wcale nie wyklucza takiej opcji, więc to jest ciekawe. Oczywiście, że tak, ja się tutaj zgadzam, bo to, że my chcemy zachować swoją anonimowość, zachować swoją prywatność, to nie znaczy, nie czyni nas od razu przestępcami. Po prostu nie interesuje nas, żeby po prostu do naszych danych miał dostęp jakieś tam instytucje wszystkie, bo organa ścigania tak czy siak będą miały dostęp. No bądźmy szczerzy, już w tej chwili internet jest tak. Jeżeli ktoś mówi, że to cenzura internetu i śledzenie internetu jest tylko w Chinach, to chyba nie wie, jak to wygląda w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, to czasami nawet w takich trywialnych sytuacjach może się ujawniać chęć zachowania anonimowości przy transakcji. No nie wiem, wyobrażam sobie taką sytuację aktualnie, na przykład mąż i żona mają wspólny rachunek bankowy i jeden drugiemu chce zrobić niespodziankę na urodziny. No to siłą rzeczy użyje gotówki, żeby ta transakcja nie była widoczna na rachunku bankowym, no bo ta niespodzianka by się po prostu nie udała, tak? I to trudno tutaj mówić o jakiejś takiej nielegalnej działalności. A tu jeśli chodzi o gotówkę, to tu był fajny, chyba to był jakiś sąd Unii Europejskiej albo jakiś trybunał, który powiedział, że gotówka jest jak podstawowym prawem człowieka i to takie troszeczkę wybiło chyba argument tym wszystkim zwolennikom teorii spiskowych, że za chwilę będzie całkowita kontrola i pozbycie się gotówki, gdzie no, Europejski Trybunał, który tutaj można powiedzieć chyba jest jednym z takich głównych organów, jeśli chodzi o interpretację prawa w Unii Europejskiej, mówi coś takiego, że absolutnie nie możecie zakazać gotówki. Tak, absolutnie tak. Ja całkiem niedawno słuchałam bardzo ciekawego podcastu, który opublikował właśnie Europejski Bank Centralny. Oni mają serię podcastów takich dotyczących rynku finansowego. Mogę ten podcast gdzieś tam u ciebie potem podlinkować, gdzie właśnie wskazano, że rozmowa była właśnie dotycząca cyfrowego euro i wskazano, że aktualnie transakcje bezgotówkowe na terytorium całej Unii Europejskiej to jest niecałe 25%, czyli w przeważającej części jednak mamy do czynienia z transakcjami gotówkowymi. Ja uważam, że wyeliminowanie gotówki z obiegu odbiłoby się bardzo negatywnie na takie osoby, powiedzmy w cudzysłowie wykluczone cyfrowo, tak? Czyli osoby na przykład starsze, czy osoby, które nie radzą sobie z taką digitalizacją, no bo nie każdy musi chcieć korzystać jakby z nowych technologii, nie możemy tego nikomu narzucać. Oczywiście, że tak, ja się zgadzam. Słuchaj, wraz z postępem cywilizacji wchodzących młode osoby, to tak jak ktoś mówi nam o zaczipowaniu, ludzie się sami zaczipują, bo będzie im to wygodne, tak? Już teraz, co prawda, jest to w formie robienia sobie jakichś tam żartów w internecie, że ktoś wkłada pod rękawiczkę kartę płatniczą i przykłada rękę do czytnika i mu i płaci, tak? Widziałem gdzieś taki prank, że ktoś tam stanął, wziął ten terminal, przeżegnał się, pomodlił się i przyłożył tam chyba głowę, a miał jakoś tak zrobione, że miał jakoś taką czapkę i właśnie tu miał tą, i tak przyłożył, no i później to był chyba żart bardziej niż cokolwiek innego, ale faktycznie gotówka, starsze osoby, tak, ja pamiętam, moja babcia świętej pamięci miała problemy z telefonem, gdzie musiała mieć telefon na taką tarczę, większość widzów może już nawet nie pamięta takich telefonów, co się kręciło, wybierało numer, myślę, że jakby dać teraz młodym ludziom, żeby zadzwonili gdzieś z tego telefonu, to myślę, że większość nie miałaby pojęcia, jak obsługuje się taki aparat. Jak najbardziej, więc no myślę, że w tym zakresie całkowite wyeliminowanie gotówki, zastąpienie jej nawet właśnie tym pieniądzem takim zdigitalizowanym, no byłoby pewnego rodzaju naruszeniem praw tych osób, więc rozumiem tutaj te podejście, o którym powiedziałeś. Zgadza się. Jak myślisz, będzie Unia Europejska szła w kierunku cyfrowego euro? Bo coraz głośniej mówi się o tym, że tutaj trzeba wprowadzić cyfrowe euro. W Stanach Zjednoczonych też się mówi, że przez brak cyfrowego dolara amerykańska gospodarka traci. Tak, ja myślę, że na pewno Unia Europejska pójdzie w tym kierunku, zwłaszcza, że tak jak wspomniałeś, cały czas gdzieś słychać pogłoski o tym. No tu
też czytałam wypowiedź szefowej Europejskiego Banku Centralnego, która wskazała, że takie prace są planowane, natomiast na pewno nie nastąpi to wcześniej niż tam za 4-5 lat, bo jest tyle kwestii do rozważenia, o których my często nie zdajemy sobie sprawy, o których nie myślimy, ale na przykład to, czy takie cyfrowe euro powinno być wyłącznie przeznaczone dla płatności online, czy też offline. No bo mamy dostęp do internetu, powiedzmy, w większości miejsc, no ale nie wszędzie. No i na wypadek jakiejś tam awarii Wi-Fi czy awarii sieci, no trudno, żebyśmy byli pozbawieni w ogóle możliwości do płatności, tak? Więc tu raczej trzeba iść w kierunku płatności offline, ale to też nie jest taka rzecz zupełnie oczywista. I ja też myślę, że nie ma co tak strasznie demonizować tego CBDC. Myślę, że każdy racjonalny nadzorca, tak, nie będzie miał planów, żeby całkowicie wyeliminować taki tradycyjny pieniądz i zastąpić go CBDC, no bo to już w 100% naruszyłoby stabilność finansową każdego rynku. No bo wyobraźmy sobie sytuację taką. Wprowadzamy to cyfrowe euro i wszyscy ludzie co? Przenoszą swoje depozyty z banków komercyjnych, tak, i lokują sobie to w banku centralnym w zamian za to cyfrowe euro, no to w ogóle by to doprowadziło do jakiejś strasznej katastrofy, tak, w działalności tych banków. No nie wyobrażam sobie zupełnie takiej sytuacji. Wiesz co, nie wiem, jak będzie to wyglądać w Europie, ale z tego, co się orientuję, to w Chinach właśnie ma to być model taki, że jednak banki zostają, czyli oni jednak chyba chcą rozwiązać, czyli że ty nie będziesz mogła sobie założyć jako obywatel konta w banku centralnym, tylko bank centralny będzie obsługiwał banki, a ty banki będą obsługiwały klientów, czyli tak naprawdę nie chcą wylać dziecka z kąpielą. No i to ma sens, dlatego że też zwróćmy uwagę, że bank centralny nie świadczy tak szerokiego katalogu usług jak banki komercyjne, tak? Nie założymy sobie rachunku papierów wartościowych w banku, tak? Nie mamy jakichś dodatkowych usług, tak? No teraz banki, tak naprawdę aplikacja mobilna banku jest używana do wielu takich pozabankowych czynności, tak? No nie wiem, zakup biletu w metrze też można zrobić, czy zapłacenie za autostradę, tak? Przez aplikację mobilną. Profil zaufany też można poprzez bank się zalogować, tak. Tak, ale druga sprawa, ja widzę, znaczy to nie zostanie zrobione z jednej prostej przyczyny, a mianowicie załóżmy sobie teoretyczną sytuację, że bank centralny bierze to wszystko, tak? No ale jest tak zwany system rezerwy cząstkowej i teraz niech 20% klientów poszłoby po swoje pieniądze do banków, to banki by natychmiast padły, bo banki mają pokrycie depozytów tam podejrzewam na poziomie kilku procent, a w Stanach Zjednoczonych z tego co wiem w tej chwili w ogóle nie muszą mieć pokrycia depozytów. Jak wszedł COVID i wszedł ten dodruk, to zmniejszyli do 0% pokrycie depozytów. Niesamowite. No. Także tutaj, no ja tak się zastanawiam, jak to się wszystko zakończy, jak wyjdziemy, bo prędzej czy później wyjdziemy z tego COVID-a i zaczniemy wracać, no i ten dodruk pieniądza, ta inflacja, szczególnie dolara amerykańskiego, ale nie tylko, w Polsce już widzimy inflację, już w tej chwili, chociaż widziałem taką tabelkę, nie wiem, czy trafiłaś w internecie, było tak, inflacja w Stanach Zjednoczonych 1,5%, i teraz pod spodem tak, ropa naftowa wzrost o 60%, coś tam o 40%, tutaj 30%, pensje o tyle, to o tyle, dwucyfrowe wzrosty, ale inflacja 1,5%. No to wszystko zależy od tego, w jaki sposób te dane ze sobą zestawimy, no nie? Więc jak chcemy, to wszystko się da, natomiast człowiek racjonalnie myślący, mający jakąś taką, powiedzmy, chłodną ocenę całej sytuacji, która nas otacza, zdaje sobie sprawę, że to nie zmierza wszystko w dobrym kierunku i dodruk pieniądza nigdy nie jest właściwym rozwiązaniem. Więc ja tu absolutnie nie rozumiem podejścia większości państw w tym zakresie, bo kiedyś właśnie to się musi skończyć i ktoś za to zapłaci, tak? To nie są pieniądze, które się pojawiają z nieba. Oczywiście, przypomina mi się, o ile dobrze pamiętam, to była to chyba Margaret Thatcher, która powiedziała, że państwo niczego nie da, bo państwo niczego nie ma, państwo ma tylko to, co zbierze od ludzi w podatkach. Oczywiście, że tak, natomiast nadal większość społeczeństwa sobie zupełnie z tego nie zdaje sprawy i wydaje mi się, że najprostszym rozwiązaniem jest dodrukowanie pieniądza, bo wtedy w obiegu będzie bardzo dużo pieniędzy i każdy będzie bogaty. Ja sama zadawałam takie pytania mojej mamie, mając lat na przykład 5 czy tam 4, tak? Natomiast wydaje mi się, że to był jeszcze wiek, który usprawiedliwiał mnie, żeby takie pytania zadawać. Natomiast jeżeli takie pytanie zadaje ktoś, kto ma lat 25 albo 35, no to zdecydowanie coś
kierunku jego edukacji poszło nie tak. Zgadzaj się. Ja jako osoba troszeczkę starsza od ciebie, troszkę bardziej starsza niż starsza, pamiętam, co się działo jeszcze w PRL-u. Ja jeszcze jestem na tyle wiekowy, że PRL pamiętam. Co prawda, jak PRL upadł, miałem 9 lat, ale jednak pamiętam. Pamiętam kartki, pamiętam kolejki, pamiętam puste półki i pamiętam też później hiperinflację, gdy te pieniądze straciły na wartości. I jak właściwie ludzie stali się milionerami, tylko co z tego, jak te miliony nic nie były warte. Ja mam w domu miliard dolarów, co prawda tych z Zimbabwe, ale mam i mogę mówić, że jestem miliarderką, więc też jakby zdaję sobie sprawę ze skutków hiperinflacji i wiem, do czego to prowadzi. Swoją drogą, Zimbabwe jest takim ciekawym przykładem, bo ja akurat osobiście tam nie byłam, ale sporo słyszałam i sporo czytałam na ten temat, więc to był naprawdę kraj, który się fantastycznie rozwijał i miał potencjał, żeby stać się no, w Afryce takim liderem. Natomiast to, co stało się potem z gospodarką Zimbabwe i ta hiperinflacja no, doprowadziła do tego, że ten powiedzmy przez 20 lat Zimbabwe dalej jest na tym samym poziomie, jakim była wcześniej. Ale wiesz co, nie musimy daleko szukać, bo oczywiście mamy przykład, który dzieje się na naszych oczach, czyli Wenezuelę. Co tam się wydarzyło? Kraj, który ma ropę naftową, tak? I do czego doprowadziła dziwna polityka. A idąc Europę, to tak ostatnio czytałem troszeczkę o Cyprze, który zanim wszedł do Unii Europejskiej był jednym z najbogatszych krajów w Europie. No może nie tak jak Szwajcaria czy Norwegia, ale faktycznie bardzo dobrze. No i przez jakieś tam polityczne decyzje i wydawanie pieniędzy na głupoty, tak to nazwijmy, i życie na kredyt spowodowało, że przecież była głośna sprawa, gdzie rząd postanowił zająć depozyty bankowe klientów, tak? Uwłaszczyć się na ludziach, tak to nazwijmy. No. Tak, no Cypr ma też taki problem reputacyjny, bym powiedziała, tak? No z racji tych takich nieszczelnych przepisów podatkowych, czy związanych właśnie z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, no to została mu przypięta łatka takiej jurysdykcji wygodnej dla przestępców, czy dla kogoś, kto chce po prostu wyprowadzać pieniądze z przedsiębiorstwa. No to jest pewnie krzywdzące dla osób, które prowadzą zupełnie legalnie biznes na Cyprze, natomiast nadal jak ja widzę, że jakaś spółka jest na Cyprze zarejestrowana, to podchodzę z taką pewną dozą sceptycyzmu do nawiązywania współpracy z takim podmiotem. Wyspy Kajmana, Seszele, tak, jakieś tam wyspy dziewicze, chociaż myślę, że taką jurysdykcją, która już się zmienia, jest Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, tak. tam też wiem, że jest dosyć wesoło. Znaczy Dubaj, ja bym powiedziała, że to jest raczej pewna jurysdykcja i to jest po prostu kraj świetne do prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę, że tam nie mamy prawie żadnych podatków, tak? Nie ma podatku dochodowego na przykład, co jest no, znaczącym ułatwieniem w prowadzeniu działalności. Natomiast z takiego punktu widzenia centrum biznesowo-finansowego ma fantastyczną infrastrukturę i myślę, że jeżeli ja miałabym wybrać miejsce do prowadzenia działalności, jeżeli to nie miałaby być Polska, to celowałabym właśnie w Dubaj. No proszę. Czyżby FinLegal Tech oddział w Dubaju? Nie wykluczam gdzieś tam w przyszłości tego, zwłaszcza, że tam jest zawsze ciepło, ja bardzo lubię słońce. Tak, widziałem te twoje, między innymi nie nagrywaliśmy, bo miałaś dużo urlopu. tak, to prawda. Właściwie chyba na dzisiaj wszystkie tematy żeśmy poruszyli. Myślę, że w następnym odcinku powrócimy do tematu, który mieliśmy zaplanowany, czyli o tym doradztwie finansowym, bo to jest jedna... Tak, to jest temat, o którym chyba warto mówić, bo łatwo jest naruszyć przepisy, a będzie dużo łatwiej jeszcze te przepisy naruszyć, jak będziemy mieli do czynienia z rozporządzeniem MiCA. Dokładnie, także to jest i dlatego właśnie youtuberzy nie udzielają porad finansowych, bo nie mogą, wbrew pozorom, i dlatego wiem, bo ja często dostaję propozycje. Mike, ja ci powierzę swoje pieniądze, ty tam albo mów mi, co ja mam robić. Ja mówię, nie, sorry, dziękuję. Ale to nawet jak się nie uda, to ja mówię, to ty tak teraz mówisz, tak? Jak się nie uda, tak? A jak się faktycznie nie uda, coś pójdzie nie tak, to później się zaczyna litania pretensji i tak dalej. Także, tak. Także nie warto. Olu, bardzo ci serdecznie dziękuję za kolejny odcinek. Pamiętajcie, żeby wpaść na bloga. Linki oczywiście jak zwykle pod spodem w opisie do mediów społecznościowych. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Tak jest, do zobaczenia, dziękuję.